Pani Magdalena Dudek, która za chwilę wygłosi temat pod tytułem Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Historia Berena i Lutiemu jako zapowiedź osoby i misji Chrystusa. Jest studentką teologii na 5. roku na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie pisze pracę magisterską na temat pod tytułem Typizacja i retypizacja w twórczości Tolkiena, a poza tą jakby sferą naukową interesuje się grami planszowymi oraz fantastyką. I prosimy już panią Magdę, aby przedstawić swój referat. Witam bardzo serdecznie. Powiem szczerze, z nieukrywanym, z pewną dozą nieśmiałości tutaj przemówię. Będę miała przyjemność powiedzieć do was parę słów. To jeszcze odnosząc się do tego wstępu. Temat pracy nie dokładnie tak brzmi, ale powiedzmy, że to jest gdzieś ten obszar badań. Do czego zresztą też myślę, że nawiążę w tym wystąpieniu. A gdyby ktoś był zainteresowany planszówkami, to chętnie porozmawiam na integracji. Bo wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo fascynujący i wciągający świat. A teraz do rzeczy. W tym moim wystąpieniu chciałabym właśnie odnieść się do tych słów, które nam to cały czas wracają, które nam to cały czas towarzyszą, które stanowią w jakiś sposób temat tej naszej konferencji, jej tytuł. Bo jeżeli chcemy czytać opowieści o Śródziemiu jako dzieło religijne, co więcej katolickie, musimy zadać sobie pytanie właśnie, które tu cały czas nam wraca, czyli jak? Na czym miałoby to konkretnie polegać? No i wiadomo, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek katolickiej interpretacji różnych historii z kręgów fantastyki, to pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście alegoria. No ale jak wiemy, próba alegorycznej interpretacji dzieł Tolkiena napotyka na szereg problemów. Po pierwsze, nie da się znaleźć takich postaci i wydarzeń, które bezpośrednio stanowiłyby odbicie Chrystusa czy Ewangelii. Trudno tutaj uciec od kontekstu może dzieł Luisa, zwłaszcza, że przecież się przyjaźnili. No i tam to jest proste, nie? Jak mamy opowieść z Narni, Aslan to jest Chrystus Narni i mniej więcej mamy jakiś klucz interpretacyjny. Tutaj ani we Władcy Pierścieni, ani w Silmarillionie, czy w którejkolwiek z opowieści, no nie da się tego zrobić. Przypisywanie na siłę takiego znaczenia którejkolwiek z postaci mogłoby spowodować wniosek o braku ortodoksji autora. Zresztą nie jest dla nikogo tajemnicą, że sam Tolkien był przeciwnikiem prostej, zamierzonej alegorii. Chociaż oczywiście uznawał możliwości interpretacji symbolicznej różnego rodzaju. Wreszcie wydaje mi się, że byłoby to spore uproszczenie. Mogłoby pociągnąć za sobą stratę ogromnego bogactwa dzieła, gdybyśmy po prostu na swój sposób okroili go tylko do jakiejś prostej alegorii chrześcijańskiej. Jakby z drugiej strony całego tej skali interpretacyjnej jest jakiś minimalizm interpretacyjny, który kazałby nam się zadowolić odczytaniem dzieła Tolkiena tylko i wyłącznie jako obrazu moralnej walki dobra ze złem. Tylko że z drugiej strony wychodzą nam tu wtedy postaci i zjawiska, które poprzez szereg różnych swoich cech wyraźnie zdają się być czymś więcej, niż wydają się na pierwszy rzut oka. Nasuwają na myśl w sposób nieodzowny inne, kluczowe dla wiary osoby i zjawiska. Dlatego też klucz interpretacyjny, który ja chciałabym zaproponować, który wydaje mi się adekwatny, jest to stosowane w biblistyce pojęcie typu. Pojęcie typu funkcjonuje gdzieś w teologii już od świętego Pawła, rozwijany później przez wieki, przez biblistów. Najogólniej, najprościej rzecz mówiąc, typ to postać, zjawisko lub wydarzenie, które w jakiś sposób zapowiada rzeczywistość nowego przymierza. Na przykład Jezusa, Maryję, Kościół. Typ w pierwszej kolejności zachowuje swoją własną tożsamość.
tożsamość. Dlatego wydaje mi się być tutaj adekwatny. I znaczenie we własnej historii. Jest zawsze w jakimś stopniu podobny, ale też wiele cech odróżnia go od tego, co zapowiada. Jest też w sposób oczywisty niższy od tego, co zapowiada, nawet w tym wymiarze, w którym stanowi bezpośrednia zapowiedź. Typy występują zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Klasycznymi przykładami są choćby Dawid, jako ten król sprawiedliwy, bogobojny, stanowiący zapowiedź króla Mesjasza, czyli Chrystusa. Chociaż oczywiście no, widzimy, no nie ma tutaj tożsamości, chciałam to tylko pokazać. Jest jakaś zapowiedź, są cechy podobne, ale oczywiście no jest szereg cech różnych, prawda? Szereg różnic. No po prostu, nie ma tutaj tożsamości. To jest tylko zapowiedź, to jest osoba, która nie jest tym, co zapowiada, jest tej osoby, którą zapowiada niższa. Podobnie Judyta i Estera, które jako kobiety przynoszące przez swoją odwagę ratunek swojemu narodowi, są odczytywane jako typy Maryi. Czy w końcu z nowotestamentalnych rozmnożenie chleba mogłoby jest czytane jako typ Eucharystii. Ale oczywiście nią nie jest. Ja zajmę się tutaj jednym fragmentem z wydanego Sigmarillionu, który stanowi mimo wszystko zbiór mitów, czyli tych historii dotyczących czasów tak dawnych, że już zatartych w pamięci ludów zamieszkujących świat. Mity jako takie z konieczności przenoszą jakieś poczucie czegoś więcej. Jako opowieści siłą rzeczy związane z kultem, związane z religią. Więc w bardziej lub mniej uświadomiony sposób mogą przygotowywać na przyjęcie absolutnej nowości Ewangelii. Silmarillion, jako mit pisany przez wierzącego katolika, wydaje się być jak najbardziej adekwatny, by stanowić taką zapowiedź. Stąd klucz typiczny wydaje mi się uzasadniony. Pozwala on na uchwycenie chrześcijańskiego rysu opowieści, nie tracąc ich bogactwa. I właśnie, w ramach tego referatu dokonał w tym kluczu analizy poematu przez Tolkiena określanego mianem głównej opowieści Silmarillionu, a zarazem najpełniej rozwiniętej, czyli opowieści o Berenie i Panu z plemienia elfów Lutien. W wydanym Silmarillionie występuje jako rozdział 19. Konkretnie przyjrzę się samym postaciom Berena i Lutien. I postaram się ukazać typiczność obojga z nich. Na początek przyjrzyjmy się Berenowi. Beren jest potężnym w boju wojownikiem. Strasznym wobec wrogów, wiernym wobec przyjaciół. Ponad wszystko kocha Lutien i nie cofnie się przed niczym w walce o tą miłość. Idzie więc na samobójczą misję, by odzyskać jeden z najwspanialszych klejnotów uczynionych przez elfów, Silmarillion, zagrabiony przez nieprzyjaciela. W misji tej spotyka go zawiść i sprzeciw ze strony tych, którzy jako wrogowie Morgota powinni być jego naturalnymi sprzymierzeńcami. Jedynie niewielka grupa się do niego przyłącza. Znosi liczne cierpienie i udręki. Kiedy dołącza do niego Lutien, ocala jej życie, zasłaniając ją własnym ciałem. Tutaj Lutien go uzdrawia, ratuje, jednak no... Wyszczególniam to, bo to dość ważne, jest tutaj intencja oddania życia. Oddania życia dla życia jej, a być może właśnie oddanie życia najbardziej upodabnia, troszkę już wybiegnę w przyszłość, właśnie do Chrystusa. Beren ze względu na tę miłość schodzi na samo dno piekła, bo i takie słowo tam się pojawia. Odzyskuje klejnot, ale w drodze powrotnej ponosi ofiarę. Ofiarę po części z samego siebie. Traci rękę i ponownie traci Silmarillion, który w niej trzymał. Wreszcie, kiedy ginie, wypowiada znamienne słowa. Teraz wypełniłem swoją misję i los mój się dopełnił. Dwa razy pojawia nam się tutaj jakaś idea wypełnienia, pojawia się też słowo misja. Nie jest to oczywiście jednak koniec historii Berena, ponieważ Beren wraca spoza śmierci i kontynuuje życie z kochaną. Moim zdaniem
Beren jest jednym z tolkienowskich typów Jezusa Chrystusa. Wyszczególnie jeszcze krótko raz rysy, które upodobniają Berena. Ale to się tu nagrywa, niech będzie. Po pierwsze wojownik. Oczywiście jest to głównie obraz Boga w Starym Testamencie. No ale i do Jezusa jest odniesiony ten obraz w Apokalipsie w rozdziale 19, gdzie mamy taki fragment. Oto ujrzałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, co na nim siedzi, zwany wiernym i sprawiedliwym. Oto sprawiedliwie sądzi i walczy. Dalej z dalszego fragmentu już jednoznacznie wynika, że chodzi o Chrystusa, słowo wcielone. Poza tym jest wierny obietnicą. To oczywiście też bardzo często odnosi się w Starym Testamencie po prostu do Boga, no ale jakby nie było, Chrystus jest wypełnieniem wszystkich obietnic Starego Testamentu. Nie cofa się przed niczym dla miłości. Jego miłość jakby idzie do końca. Poza tym Beren jest odrzucony, przyjęty tylko przez nielicznych. Spotyka go cierpienie. Jest gotowy poświęcić siebie, by ratować ukochaną. Schodzi aż na samo dno piekła dla miłości. Ponosi ofiarę z siebie. No właśnie, traci rękę. Jego misja ostatecznie kończy się śmiercią, no i wreszcie właśnie powrót spoza śmierci, powrót do życia i zjednoczenie z ukochaną. Chciałoby się teraz powiedzieć, że skoro Beren stanowi zapowiedź Chrystusa, to Lutien zapowiada Kościół, no albo jako kobieta, no to przynajmniej Maryję. Ale spójrzmy trochę na tę historię, skupiając uwagę właśnie na Lutien. Lutien jest istotą nieśmiertelną. Pochodzenie jest także po części pozaświatowe. W końcu jej matką jest Meliana z plemienia Majarów, która bezpośrednio nie pochodzi z okręgu Ardy. Kiedy Lutien poznała, pokochała Berena i na zawsze związała z nim swój los. Po jakimś czasie od wyruszenia Berena na tą wcześniej wspomnianą samobójczą misję po odzyskaniu Silmarilla i ona opuszcza bezpieczny kraj chroniony przez obręcz Meliany. Miejsce swojego pochodzenia, by wyruszyć mu na pomoc. By być po prostu tam, gdzie on. Uwalnia go z niewoli Saurona i od tej pory towarzyszy mu już wszędzie, dokąd się uda. Gdy Beren zostaje ranny w jej obronie, uzdrawia go. Razem z nim schodzi w najgłębsze czeluście siedziby nieprzyjaciela. Od początku ich znajomości Lutien przyjmuje na siebie całość cierpień życia ludzkiego, włącznie z cieniem śmierci, co wielokrotnie jest podkreślane. Jednak najwyraźniejsze jest to, co Lutien czyni w momencie śmierci Berena. Jak dotąd, o ile liczne cierpienia są oczywiście niemożliwe do zakwestionowania, jej udział w śmiertelności można określić raczej mianem współodczuwania. Kiedy jednak Beren umiera, Lutien podąża za nim do pałacu Mandosa i wybłagała jego powrót do życia, rezygnując z własnej nieśmiertelności. I tak się stało, że spośród Eldarów jedna tylko Lutien prawdziwie umarła. Jeśli wolno mi tak stwierdzić, Lutien jest jeszcze bardziej chrystotypiczna niż Beren. Wyszczególniając. Nieśmiertelność, pochodzenie częściowo spoza świata, opuszczenie bezpiecznego i wspaniałego miejsca pochodzenia, przyjęcie na siebie wszystkich trudów życia ludzkiego, uwolnienie, wyzwolenie z niewoli nieprzyjaciela, uzdrawianie, towarzyszenie zawsze wszędzie ukochanemu, wreszcie zejście razem z nim do piekła i oddanie życia dla życia ukochanego. Spójrzmy jeszcze troszkę na tą historię spójnie. Już na początku pojawiają się słowa zaliczające ją do tych, gdzie płacz miesza się z radością, a w cieniu śmierci nie gaśnie światło. Mnie osobiście, zwłaszcza druga część cytatu, przywodzi na myśl fragment proroctwa Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Historia ich zaczyna się wśród biegu nieraz bolesnej historii świata. Początkowi jej towarzyszy wiele radości, ale i liczne obawy. Dalszy rozwój naznaczony jest mnóstwem cierpienia, ale i wzajemnego poświęcenia. W klasycznej tolkienowskiej eukatastrofie tej opowieści śmierć zostaje przezwyciężona przez akt najwyższego poświęcenia. Ich wspólna historia zwieńczona jest zjednoczeniem, ale i nowym życiem w osobie ich syna, Diora. W ich życiu po powrocie z drogi śmierci jest jakiś aspekt nieziemski,
Kto ich spotkał, patrzył na nich z radością i lękiem zarazem. Nie bali się już oni pragnienia ani głodu. Niewielu też widziało ich jeszcze później. Podsumowując. Ani Beren, ani Gutier nie może być określany mianem Chrystusa Śródziemia czy jakimś podobnym. Aspekty, które tutaj nakreśliłam, nieraz trudne owszem do pominięcia, ale stanowią tylko część ich własnej, niepowtarzalnej historii. Zresztą ich historia ma niewielkie znaczenie, że tak powiem, globalne. Niewiele zmienia w historii świata kogoś, w historii kogoś poza nimi oczywiście. No przynajmniej w tym czasie, kiedy się dzieje. Klucz typiczny pozwala jednak na wyłonienie, zestawienie właśnie tych aspektów bez uznawania całości pozostałych aspektów historii za jakieś tam drugorzędne czy problematyczne. Posłużenie się tym kluczem pozwala także na odnajdywanie cech wskazujących na jedyną osobę i misję Jezusa Chrystusa u obu postaci. Nie muszę decydować, czy Beren, czy Lutien są chrystotypiczni, oboje mogą być. Całość opowieści może przypominać Ewangelię tylko w bardzo, bardzo ogólnym zarysie, jednak można zaryzykować twierdzenie, że w jakiś sposób przekazuje przeczucie, tęsknotę za dobrą nowiną, o wielkim poświęceniu, które dokona się w historii świata o wiele, wiele później. Na koniec chciałabym dodać tylko, że oczywiście historia Beryna i Lutien jest jakby najbardziej pięknym, ale tylko jednym z przykładów możliwych do odnalezienia typów. Zarówno na kartach Silmarillionu czy innych dzieł Tolkiena, jak i może jeszcze wyraźniej Władcy Pierścieni. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Pani Magdzie za przedstawienie swoich badań oraz za dyscyplinę czasową.